Będę robiła tak. Puuu! A ty? Nie, to wtedy tak. Uuu! A ty wtedy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Przychlasta. Jest to seria, która wybiła mnie na szerokie wody i wybiła mnie tak mocno, że zdobyłem sobie taką oto dziewczynę narzeczoną. Żona nie. Co ty powiedziałeś? Monika mówi, że straszne. Ja nie wiem. Mogłem grać na multiplayer. Gram na multiplayer, tylko z żoną. Przejdźmy do rozgrywki. Zostaw lajka, bo jak nie zostawisz lajka, to jesteś krótka fajka, a twoje życie to nie będzie nigdy bajka. Mogę się obudzić. Ale masz stópki. W ogóle, czemu gram merganim? This is your cell. There are many like it, but this one. Okej. Okay. Czekaj, można się dostosować. Dobra. Będziemy tym babką? Bo to jest takie brzydkie. Dobra, będziemy tym, ale patrz jaki mam głos. How you doing? How you doing? How you doing? Roberto. How you doing? Tak jakoś dziwnie mi. Będziemy robić ładny pokój. Simsy. Nie rozumiem, o co tu chodzi na razie. Przecież to jest jakiś k***a user. To też jest jakiś user. To są jacyś ludzie. To jest k***a multiplayer? Ja to w to nie będę grał. Na pewno jest wersja dla normalnych. Twój stary. Chciałem powiedzieć twój stary właśnie. Fak, pierdala tabletki, patrz to. Już po mnie coś chodzi. No dobra. Niech ten Outlast nas zaskoczy jak poprzednie części. Bozia spa. O. Będę grał Menelem? Sexy pielęgniarką. Nieźle. To jest jakiś policjant czy co to jest? Bo ja nie rozumiem, od razu na jakiś... W toczce nas tu dworzą czy co? O co tu chodzi w tym wszystkim? Głos ci stanął? Ej, krew na podłodze, to tam się nie chodzi. Jak jest krew, to pamiętaj, tam nie idziemy. Będziemy tam szli. A to są... oni... oni... Te poprzednie Outlasty miały to w sobie, że oni wyglądali inaczej. Ci, co nam krzywdę robili. A ci wyglądają jak normalni ludzie. Tylko jebnięci. Normalna wizyta u fizjoterapeuty. A to jest jakaś pani jebnięta? Co mu za zastrzyk w mózg? Oko. Ej, w oko no! Z jaką pasją to robi? These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. You've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Ruszam głową, spokojnie, zgid. Not bad looking, to be honest. If you
go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing her eyes. Zajebiście. Okulusa przywiercili mi do łba. Tak się zaczyna ta świetna gra. Tylko ogólnie nadal nic nie wiem, co tu się będzie działo. Zawsze była jakaś opuszczona chata. Tak, o normalnie babcia. Taka babcia, Roberto, co 35 lat paliła fajki. Heyman, heyman. Dobra. Budzimy kurwa sąsiadów. Obudziłem się... gdzie? O czym słowie? Bo Outlast... O kurwa, jest. Właśnie byłem ciekawy tej grafiki, która będzie mnie tu straszyć. Ładna. Tam, tam. Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Tam coś jest. O luju. Ale gnój. Jeszcze światła mrygają do... Tu się zapisuje grę? Tu się po prostu biegnie przed ciebie, tak? Chyba tak. Czekaj. No niezła baba. F? Okej, okay, czy jak jest ciemno jak w piździe, zakładam noktowizję. Noktowizja zużywa baterię, no tak jak zawsze. Ja kiedyś Outlasta 40 minut na czworaka bez noktowizora przyszedłem. Serio? No, bo mi się skończyły baterie. Coś mnie za... Coś tu mogę podnosić? A się ręce mi częsą. No baterie pewnie. Nic mi nie wyjebie? To jest raczej taki samouczek, ale coś dziwnie ta... Grafika tu wygląda, nie? Tak jakaś... Chyba się ładnie. Tak? Mhm. Okej. To może... Mi to dziwnie wygląda. Dobra, tu biegam. Się nie stresuj, się nie stresuj. Póki nas nic nie goni, się nie stresuj. Parkour suwałki. Możesz go jest tubki. Tak. No, czekaj. A takie lekkie są jakby... Coś mnie tu wkurwia. No, może tak jest, jak ma, może tak ma być. Nic tu nie leży, nic nie mogę zebrać. No dobra, no, fajnie. Wy masz swoją przyszłość. Przeszłość. Odbuduj siebie, tak? Oni się kurwa chyba nie odbudowali, mi się wydaje. Nie no, to jest jakby w hali produkcyjnej, to jakby... Tam w ogóle stoi jakiś pa, widzisz? Tam typa. No widzę, no. Jakiś pacjent. Jakiś klient. Tam też kolejny idzie. Ty jestem w jakimś? Ty, a może to jest jakby... Wszystkie Outlasty, które były kiedyś, to może to jest jakby... Nagrywane to było. O ty kurwa się... Witam. No tak, pierwszy Outlast. Czekaj, Marzena, bo aż się napić muszę. To ona nawet cofa. Czekaj, zamknę drzwi, że nie muszę... Popłaczące tam. To jest twoje? Czekaj. Boże. Gdzie pakusiasz? A tam były drzwi. Poczekaj, na razie jest niewinnie. Czemu te kurwy się ruszają? Biorę. Co to jest? No jest, użyłeś. Ale kazało mi nadusić. Czemu to jest? Co napisałeś? No i... Aha, dobra. Słuchaj, bo cię się przestraszyłem. Dobra, ona mi nic nie robi. To kukła jakaś. No a dobra, ale kukły mnie goniły w jakichś grach, nie? Jest za dużo krwi ogólnie. Wygląda jakaś jebnięta korporacja.
Co chce mi krzywdy narobić? Nie mogę. Jezu, zdjęcie Adolfa. Po co to komu w domu? Nic nie mogę otworzyć. A tu są drzwi, jak nie wiem, tu mówiłaś o nich, nie? Uspokoisz to dziecko? Wyłączyłem swoje narodziny, tak? Czyli co, nie narodziłem się? Dziwno było, dziwno. Dziwny klimat ma ta gra teraz. Taki inny. Oho. Okej. Ktoś już tu nie przeżył jakby co tego. Dobra, ale teraz się zastanowię, bo jednak ktoś umarł przy tym. No dobra. Może ona tu urodziła. Cześć, zabawa. Ale on umarł, wiesz? A. No dobra, pociągnę. Okej. I już nie mam pierwotnych instynktów. Prawda. Drzwi się otwarły same. Okej. Jest dziwny klimat w tej gierce. Wprowadź mnie, Aurelio. Czyli to jednak jego chata nie utrwa w jeden, ale bardzo podobny. Okay. Tu mnie nauczyli posłuszeństwa? Dermany tam nie chciał iść. No, nie wygląda to dobrze. Dobra, założę sobie to, bo widzę, że zaraz przestanie działać. Nie potrzebujesz już tego. Czaj, a mogę coś sprawdzić tylko? No tak myślałem. Dobra. O kurwa, tam coś siedzi. To jest żywe? Nie, to jest kukła. Tak, kukła? Wygląda jak łysy z Brothers. Jakby złapiesz gości za nogę. Matko boska. Ja pierdolę. To jest Outlast, to człowiek nie wie co... Ogarniam, co tu się dzieje. Boję się, że tego użyję. Nie mogę tego wyciągnąć z ręki? Ja mam wyjście do normalnego pokoju chyba, nie? Tak. Kurde, normalny to on nie jest do końca. Co to jest? Bateria. Mogę rozbijać. Aha, czyli dechy mogę wywalić. Okej. Okay. Spoko. No Monika nie... Przeleciało mi coś, kurwa! Nie możesz mnie tak wkurwiać. Czyli jakiś typ mi przebiegł. I nie wiem, czy to było istotne, czy nie, bo nie widziałem, co to było. Po prostu widziałem, że przebiegło. Ja tak robiłem w domu? Jak tak robiłem? To przepraszam. Ale... Wajchę ktoś zepsuł. Czekaj. Muszę z tym gównem w ręce chodzić? Jakbyś miał trzy? No nie można. Tak, zakładam to na łeb, a na G się chyba to ładuje, nie? Ale... Ktoś drzwi... A się drzwi za mną zamykają. Ujebało cię, gościu! Ja jebie! To jest jakaś baba! Ale mi najebała! Ale mi najebała! Aha.
Ej. Dobra, czekaj. No i tak całą grę. Czasami jeszcze będę robił tak. Heś. No nie no, wychodzę stąd. Nie, ona mi wyjebie. A, otwarła tam też drzwi. Wy małe kurdy. Ta? Coś tam pobiegło. Teatr? Mi w ogóle kurwa nie pomagasz. Nie wiem, ale chcę biec. Do tą ścianą też. Brzmi jakby się kopała. To ona musi mieć dwubiegun niesamowity, nie? No śpia. Nie, wykąpię się. Ona śpia coś tam o mój pindol. Pindol. Idiotka. Czekaj. Aha. Jabłko. Oddaj. Nie no, puść mnie, proszę. Zaśpiesz. Pa, to jest ta stara rura, co mnie biła, nie? Nie. To jest ktoś inny. Tak, ale to... No tak. Musi zawsze skończyć krzywdą dla Kasprzyku. Bardzo dziękuję, jesteście zajebiści. Koniec przedstawienia. Jezus. Ktoś się na mnie rzuci, to się pogniewam. Czekaj, użyję tego. Muszę wziąć nowe. Gdzie mi szmata, kurwa? Ale jak za każdym uderzeniem będę tracił, kurde, 3 kreski życia. Ale coś to nic nie widać. Kurde, ale to, że mam to w ręce. Dziwnie to jest. Don't they think they're clever, daddy? Czekaj. Ja słyszałem, że coś biegło. Oż kurwa! Oż kurwa, ale mi wyjebał! Czy to był medel zwykły? Uderzył. Tam się oplułem w ogóle. Ale fajny rower. Musisz śwież? Kurwa, jak się mnie. Zamknij pizdę, bo nie wiem, czy to ty mówisz, czy ktoś inny, kurwa. Otworzę.
To on stoi ta kurwa przed drzwiami czy za drzwiami? Ona mnie widzi? Weź to zamknij! Stresuje się normalnie. O co tu chodzi? Strasznie dużo się traci tych baterii. Ale dobrze, że ich spełno. To pewnie jest samouczyk jakiś, ale... Ten menel mnie przestraszy najbardziej na razie. O! Maszynka do makaronu. No taki makaron robił kiedyś. Ojej. Okej, okej. To jest to, co mnie ugryzło w rękę, dobra? Look at this baby. Look what happens when baby listens to the voices on the radio and doesn't listen to mother. You get the proof. When babies are bad, mother gets disappointed. And the babies are the best. Fes jebnięto, baba. Ale to tak jest, jak jesteś starą pizdą, która nie miała bolca od 40 lat, no to przestajesz na głowę, no baby tak mają, no. Baby tak mają. Założę się, żeby jej jakaś przyjaciółka też taka jebnięta chodziła na dole z tym wiankami na głowie, tym płotem na głowie. Kupiłaby jej dildo wielkości na przykład... kieł mastodonta i wiesz, dwa przysiady, ona od razu by zaczęła o siebie dbać. I nie byłaby taką zrzędliwą kurwą i by nie robiła krzywdy ludziom dookoła, no bo by jej zeszło napięcie seksualne i by jej wszystko przeszło. A tak? Musisz znieść jakąś dokumentację. A tak to chuj. No, śmierdzi starą pizdą, zaropiałą. A skąd wiesz, jak takie coś pachnie? Stara pizda zaropia? No. Nie interesuj się, bo koci mordy dostajesz. Miau. I czekaj. Ej. Ty musisz zawsze wykorzystać Poczekaj. Wszystkie metody, gdzie można się schować. Poczekaj, ale coś tumpło? Przez te... Idzie. No mówię, że tumpło, kurwa, to ty mówisz, że nie. Tumpło. Wiesz, takie tumpło, że... Stresujesz się? Jak idzie, to tak. No nie idzie, chodź. Przecież jak... No zerki. Daj piciu. Czekaj. Może tylko tumpło. Ta maszyna może tumpła. O kurwa. To jest menel? Nie. Czekaj, muszę dokumentację zbawić. Ale cycki ma fajne. Pokaż. W sumie no. Tak? Cześć, z tej strony Samo X-Pompa i dziś wam pokażę, jak się gra w Outlast Trials. Zostałem zrzucony do pomieszczenia, na którym wykonują testy. Kręcili mi wiertarką do łba, GoPro i teraz będę mógł się gonić z jakąś niewyruchaną psychopatką. A w tym momencie szukam dokumentów, których znaleźć nie mogę. Czekaj. Ej, nie ma dokumentów! Albo tam są. Na 100% tam są. Bo te drzwi były zamknięte wcześniej. A patrz, w ogóle nas kieruje, widzisz? No kurde. Ty stara ruro. O! Czekaj, bo to się coś dzieje. O kurwa, coś tu idzie.
idzie i pierdolę, pa. I otworzyła te drzwi. Albo za otwiera. So fucking yank on my chain. A si chuja, stara jędza. Wody nie spuściłeś? No jak on to zniszczy? Dobra, zamknęło go, dawaj! Wyłącz to! Szafy, szafy, szafy! O, nie da. Ale poszedł? Biorę te dokumenty i je zniszczę. Szybkość ruchu zostaje zmniejszona? Siedzisz, kurwa, jest ciężkiego w papierkach, czterech debilu jebany! W czterech papierkach nie ma nic ciężkiego! Ale porąbane, jak ja się z nim w kiblu spotkałem, mówię, odetnij mi rękę, mówię na 100%. I on tu jest? I idzie, pa! O kurwa, słyszał jak mu wbijałem te dwa te! Ej! Czekaj, bo się pogubiłem! O nie, on tu stoi, ja nie wejdę! No pójdziesz! Ej, kurwa, dobrze, że idziesz. Zesrane, nie wyczerpany, kurwa, jakie gówno pojebane. A nic nie wskazywało na to, że będzie strasznie. No dobra, jest cały czas. Cały czas ten dreszczyk emocji, jak ktoś... Nie! 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 Psychoza? Co to jest antidotum? Czekaj! Bo ociepieje zaraz, ja biegam dookoła. Daj tą pompkę. Jedz! Co za gówno? A kto to był z tym łbem takim powykrzywianym? On jest ze drzwiami. A? Nie, nie ma. Zamknij pizdę. To ma ała. Kurwa, kolejne dokumenty? Niezły mobbing w pracy. Uruchasz pracowników, gościu? Cześć. Biorę to i wypierdalam stąd. Nie rób tak, Monika. Bo się boję, że ci jebnę i będzie... Pójdę siedzieć za przemoc domową. No nie zwalniaj, tylko idź! Jak, o co chodzi z tą psychozą jebaną? No stary, niesiesz 3 dokumenty, debilu!
Zmiel to w pizdu. Do pociągu, byle jakiego, dobra. Kurwa jebana! Lujowa stara niewydymana, no. W sumie ona ma jebadło. Tym, co mi rękę przebiła, ba, słyszysz? Ona tym bije śmietanę i w gaciach se bije pianę. Stara Ruro. Choć słońce powiedziała. No. Nie? Słońce do jej pizdy nigdy nie doszło. Ale masz grube podpiździe, Ruro. Ale kurwa, wypierdza! Co to jest? Wystrzelimy to w kosmos! O chuj tu chodzi w tej grze. Dobra, na pewno trzeba tu usiąść, nic mi się nie stanie. Dobra, siadam, umrę. A to jest pociąg, tak? Był jakiś zapis? Reinkarnacja. Odbudowa. Reset. Czy od razu lepiej? Nie wiem. Pojebane to było na razie. Nadanie musoli w tej grze. Coś grzebią mi w głowie. Ale jestem jednym z niewielu, co to przeżyli. To się zapisało? Nie wiem. Teraz się zapisało na pewno. Już ten zapis? Tak mi się wydaje. Zmiana lokalizacji i pewnie od początku lokalizacja jest zapisana. Gramy dalej, czy... Wiesz co? Cześć, panie doktor! Albo panie. I'll assess your progress, guiding you through recovery and growth. Know that you're special. You're loved. You're worth our effort. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. No ja tak powiem wam szczerze, nie wiem, czy tak chcę was słuchać do końca. Ale chyba nie mam wyboru. To jest zapis chyba. Nie. Ty. Tak. To mi się nie podoba akurat w tym Outlaście. Ja to wolałem tego Outlasta, jaki był wcześniej. Tak w sumie w piździe mam, że to jest jakiś C5FX. Dla mnie to bym mógł zrobić takiego rozpęda stąd, tu, żeby mnie nie widział. Hop, 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 hop. I tak fronta bym wypierdolił, żeby mu łeb odciął tutaj w tym miejscu. Bo... Nie chcę z nimi się widywać, ani z nimi grać. Ale tym terminalem pewnie mogę się wysłać gdzieś, gdzie... Będę robił sobie misję sam. Oho. To też mi pomoże. Nie mam odbicia. Nie, pewnie trzeba kupić w item shopie. Stracił ten obraz, jeśli chodzi o takie... Znaczy, jak to nie będzie kolidowało z fabułą, to jest okej. Okay. Ale jak będzie, to będzie mi przykro. Dostosowanie celi mi się gra zawiesiła. Ha! Szósty raz. Ale powiem wam szczerze, pierwszy odcinek spoko. Było fajnie, pobawiłem się, przestraszyłem. Ale do Madisona jeszcze daleko. Do tego momentu fasmofobia, tak bym powiedział, jeśli chodzi o strach. Pewnie im dalej w las, tym będzie gorzej. Mam nadzieję, że tak będzie, bo chcę zrobić wszystko, aby ci się podobało. Nie po to wpierdałam tabletki przeciwbólowe przed odcinkiem. Nie.